Dzisiaj filmik o zabawkach działających na tej samej zasadzie co koguciki, ale będą to praczki. Zapraszam do linku pod spodem, aby wydrukować sobie szablony i odrysować. Jak widzicie, ja odrysowuję na specjalnej podświetlanej podkładce. Wy możecie sobie odrysować, przykładając wydrukowany papier na gruby arkusz i przykładając do okna. I światło z zewnątrz podświetli nam podobnie kartki papieru. I będziemy mogli nanieść na sztywny papier i wyciąć nasze figurki do ozdobienia. Wycięcie jest bardzo ważne, dlatego że nasza zabawka, żeby wyglądała estetycznie i ciekawie, dobrze jest, jak po prostu jest ładnie wycięta. Wycinamy wszystkie elementy, ładnie kontury, balie, tarę do prania i będziemy sobie je kolorować albo tak jak ja zrobiłam, zaraz Wam pokażę co. Naniosłam elementy na inny papier, który ozdobiłam zupełnie w inny sposób. A mianowicie mam taką specjalną, zobaczcie, wyciskarkę do papieru, przez którą wyrzynam tak jakby kawałek potrzebnego mi kolorowego papieru. Wkładam i przeciskam przez wałki, które tworzą mi oto wzór. Są to takie fale i te fale przydadzą mi się, aby pokolorować tarkę, aby przypominała drzewo. Te linie, które tam są, fajnie się odbiją na papierze i przypomną takie wizualnie, że jest to drewniana, że jest to drewniany element. Natomiast środek, zobaczcie, wytnę, będzie on taki falowany i bardzo mi przypomni tarkę, na której kiedyś nasze babcie i prababcie prały bieliznę. Wkładały taką tarkę do bali z mydlinami i szorowały ciuchy na takiej właśnie tarce. Tarły góra, dół, góra, dół. Ja sobie przycinam, jak widzicie, nożyczkami, które nie tną mi całkowicie prostych linii, tylko jest taki zygzak, albo płotek, albo fala. W tym przypadku obcięłam swój środek tarki nożyczkami o brzegach takiej fali. I to jak mi wykończy wygląd mojej tarki, która jest, jak widzicie, taka falowana, że ma wypustki, aby ciuszki, które się o niej trą, aby rzeczywiście się dopierały. Naszym figurkom domalowuję kolejne części garderoby. Zobaczcie, to jest postać takiej starszej pani. Dlaczego starszej? Dlatego, że ma chustkę na głowie, a kiedyś właśnie w ten sposób rozpoznawano hierarchię, więc starsze panie, mężatki miały chustki na głowie. Ja je sobie tak obrysowuję, zaznaczam, gdzie jest serdak, kamizelka, fartuszek, buciki, gdzie się kończy moja chustka, gdzie są moje ręce. I chcę zrobić taką falbankę na fartuszku, zobaczcie, więc biorę nożyczki, które mają taki zygzak, które mi w fantastyczny sposób zaimitują falbankę przy fartuszku i przy końcówce sukieneczki. O! Jeżeli macie jakiekolwiek akcesoria plastyczne, zapraszam do używania ich, dlatego że od naszego zaangażowania będzie zależało, czy nasza praca będzie bardziej atrakcyjna, mniej atrakcyjna, bo jak widzicie, jak połączymy techniki, tutaj ja łączę sobie rysowanie z oklejaniem, nie jest to typowa wycinanka, bo elementów naklejonych będzie raptem tylko kilka, więc nasza praca będzie ciekawsza. Wy możecie na Waszych figurkach namalować do sukienek kwiaty, gwiazdy, możecie posmarować klejem i obsypać brokatem.
Możecie nawet chustkę wyciąć na kawałku papieru toaletowego, który ma jakiś wzorek, albo ręczniczka kuchennego, wyciąć kształt, odrysowując, prawda, przy oknie i naklepiając na głowę. Wtedy naprawdę ta praca jest ciekawa, bo widać inną fakturę, inaczej wtedy pada światło. Tutaj kolejna figurka, jest to młoda dziewczyna. Dorysowuje jej włosy, warkocz, kokardę i tym właśnie charakteryzowały się, różniły się od tych mężatek, że miały włosy upięte w warkocz, miały wianki, miały wstążki we włosach. Ja domalowuję swoje buty, takie kozaczki, oczywiście fartuszek i w jednolitym różowym kolorze sukieneczka. A Was zapraszam do ozdabiania. Nawet jak widzicie u mnie na stole, na blacie, jest kawałek papieru powycinany w kwiatuszki. Kwiatuszki te wykorzystałam w poprzednim filmie, ozdabiając kogucika. Takich wyżynarek może macie w domu, więc wyszukajcie i wycinajcie i ozdabiajcie, jak Wam się podoba. Możecie włosy nawet zrobić włóczką. Nie muszą być rysowane, możemy je doczepić włosy składając brązową czy jakąś inny kolor włóczki i przyklejając na papier. Moje postaci są już prawie gotowe. Teraz tylko zostaje resztę elementów do prania, czyli teraz balia. Ją również rysuję, zobaczcie, na karbowanym takim papierze, który przecisnęłam przez moją maszynkę. Kolorując na takiej fakturze, powstają wzory, które imitują nam słoje drzewa, z którego robi się różne przedmioty użytku codziennego. Wy możecie zobaczyć, może macie jakieś podkładki pod talerze z różną fakturą i możecie próbować, jak to wygląda, kiedy bierzemy kredkę, przykładamy papier do takiej faktury i kolorujemy ją. Wychodzą bardzo ciekawe, wspaniałe wzory. I teraz najważniejsza część. Wycinamy dwa długie paski z kartonu, gdzieś takie 1,5 do 2 maksymalnie centymetrów, jak widzicie u mnie, i zaczynamy mocowanie zabawek, ale jeszcze ja dolny pasek swój ozdobię w ten sposób, że nalepię kawałek wyciętej z papieru zielonego kartki, wyciętej nożyczkami z takim zygzakiem, bo to mi ma imitować trawę. Przymocuję na stałe tarkę oraz balię do dolnego paska. Ta część powinna być nieruchoma. Następnie wyrównam górny pasek z dolnym, ułożę postaci kobiety i dziewczyny piorące i przyczepię pineskami do górnego i do dolnego paska. Musimy zamocować balię i tarkę na stałe, smarując klejem. Dobrze, jak ten klej będzie mocny i to mocno będzie się trzymało. I jeżeli będziecie mocować pineskami, to końcówki pinezek należy zabezpieczyć przed ukłuciem, ponieważ karton jest gruby, ale nie na tyle gruby, żeby schowało się całe ostrze jakby naszej pineski. W związku z tym ja wycinam takie kwadraty, nieduże, z kartonu i smaruję je klejem, podkładam w miejsce, gdzie będą przyczepione pineski, po czym wbiję pineskę do kartonu, mocując dziewuchy. Wy możecie również poprosić dorosłych o pomoc, aby Wam w zabezpieczeniu tych pinesek pomogli. Można również wyciąć z gumki, takiej zwykłej gumki do mazania, kwadraciki takie, pociąć gumkę na paski, w tych paskach jeszcze na mniejsze kawałki, żeby je nałożyć na wystającą końcówkę pineski. Zobaczcie, zamontowałam na górny i dolny pasek swoje dziewczyny i one już ładnie się trzymają. Poruszam paskami na boki, wprawiam w ruch swoją zabawkę. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał.